jak pierwsze dni, jak córka jest już w domu? Ojejku, powiem ci, że pierwsze dni są cudowne, ale bardzo mocno rozmyte przez łzy szczęścia, które rzeczywiście się pojawiły u mnie tuż po porodzie, gdy pierwszy raz zobaczyłem główkę, gdy już zobaczyłem córeczkę i gdy już córeczka też później leżała na Sylwii i już wiedzieliśmy, że ma te 10 punktów, że jest zdrowa, to wtedy byłem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Potem kolejny raz łzy się pojawiły, gdy wróciłem do domu. No i teraz co jakiś czas znowu się pojawiają w momencie, gdy spoglądam sobie na tą małą kruszynkę, spoglądam w jej śliczne oczy i zdaję sobie sprawę, że jestem niesamowitym szczęściarzem, że mam taką piękną, małą istotę, która jest dodatkowo zdrowa i że wszystko odbyło się bez komplikacji, że Sylwia też jest zdrowa, jakie mamy ogromne szczęście. Okej, okay, a kto wstaje w nocy częściej? Często płacze w nocy? Jak się zachowuje? Bardzo często płacze w nocy. Rzeczywiście potem odsypiamy aż do 12 i potrafimy sobie pospać, gdzie wcześniej wstawaliśmy o wiele wcześniej, a teraz musimy wstawać dopiero o 12. Wstajemy dlatego, jak ktoś też pisze do mnie, czy możemy się spotkać, jakieś spotkanie odbyć albo jakiś wywiad, to ja wtedy mówię, błagam, tylko proszę, nie przed 12, bo nie dam rady, będę totalnie niewyspany. Jakby naturalnie to przychodzi, zamieniamy się. Raz Sylwia się opiekuje, ja śpię, potem ja się opiekuję, Sylwia śpi. Więc kto wstaje częściej? Na pewno mamusia. Mamusia, no bo to jest mamusia karmiąca. Ja niestety nie mogę tyle szczęścia dać dziecku, mimo że bym bardzo chciał. Dlatego wiadomo, że mamusia, ogromny szacun dla Sylwii, dla mamusi. Ale ja także wstaję, staram się pomagać jak tylko mogę. Uczynny chłopak. Uczynny chłopak. Moja mama jest pielęgniarką, tata policjant, więc zawsze w służbie dla społeczeństwa. Ja także staram się tych pięknych rzeczy, które nas nauczyli, tych wszystkich pięknych... Jak to słowo mi wypadło, że wiesz, że jest rodzina, że trzeba pomagać i tak dalej, tych wszystkich przepięknych rzeczy dochować, żeby nasza Polusia wyrosła na jak najcudowniejszą istotę.